Jako, że ostatnio było o trochę starszej książce Colleen Hoover, to dzisiaj, korzystając z okazji, że jest premiera najnowszej książki, porozmawiamy sobie o wszystkich naszych obietnicach. Cześć, tu Kari. Dzisiaj porozmawiamy sobie o najnowszej książce Colleen Hoover, a mianowicie o wszystkich naszych obietnicach. Fabuła tej książki jest podzielona na dwie perspektywy. Wtedy i teraz. Wtedy Graham i Quinn poznali się w najgorszy możliwy sposób. Mianowicie w momencie, w którym przyłapali swoich ówczesnych partnerów na zdradzie. Mimo, że początkowo nie chcieli ciągnąć tej znajomości, los sprawił, że spotkali się ponownie. Z drugiej perspektywy, teraz Graham i Quinn są małżeństwem od ponad 7 lat. I mimo, że w przeszłości bardzo się kochali, to jednak w ich małżeństwie czegoś zabrakło i jest to coś, co uniemożliwia Quinn bycie szczęśliwą. Quinn mianowicie marzy obecnie, żeby mieć dziecko, ale niestety tego dziecka mieć nie może i przez to z pozoru szczęśliwe małżeństwo bardzo ucierpiało. Quinn nie może się z tym pogodzić i to sprawiło, że jej relacja z Grahamem nie jest już taka, jak była kiedyś. Obecnie dotyk męża ją po prostu boli i to sprawia, że ich małżeństwo zaczyna się powoli rozpadać. Z kolei w perspektywie wtedy jest pokazana cała ich historia miłości, tego jak to się stało, że ze sobą w ogóle się znowu spotkali, że zaczęli się spotykać i co z tego potem wynikło. A perspektywa teraz pokazuje, jak dwójka szczęśliwych ludzi, jak małżeństwo się od siebie oddaliło z powodu braku dziecka oraz tego, jak ludzie postrzegają pary, które nie mają dziecka i jak niektórzy ludzie potrafią być nieczuli i nieempatyczni na cudzą tragedię. Małżeństwo Quinn i Grahama chyli się ku rozpadowi, jednak przed laty para zdecydowała, że nie rozstaną się, dopóki nie otworzą drewnianej szkatułki z tajemniczą zawartością. Ale czy to, co tam będzie w stanie uratować ich związek? Tego dowiecie się już czytając wszystkie nasze obietnice. Powiem wam, że z jednej strony książka zaczyna się świetnie, gdzie dostajemy od razu akcję i dramatyczną sytuację, w której znaleźli się bohaterowie. Z drugiej strony jednak trochę monotonne problemy życia codziennego. Czasem jednak te perspektywy się odwracają i tam, gdzie było dramatycznie, zaczyna się robić słodko, a tam, gdzie było statycznie, zaczyna się robić tragicznie. Jednak koniec tą sytuację zmienia, ale oczywiście nie powiem wam w jaki sposób. To, co jest z kolei w szkatułce, może nie jest jakoś bardzo zaskakujące i nie jest to nic nadzwyczajnego, więc nie spodziewajcie się nie wiadomo jakiego przedmiotu. Ale ważne jest, jakie to będzie miało znaczenie i jaki będzie przekaz tego oraz to, kiedy bohaterowie włożyli to, co włożyli do szkatułki. Mi się książka niesamowicie podobała. Mimo tego trochę monotonnego środka, to jednak końcówka była niesamowicie wzruszająca, początek też był super i przy końcówce przepłakałam absolutnie całą końcówkę. Po niej jeszcze płakałam chyba ze 2 godziny, a następnego dnia z kolei cały czas myślałam o zakończeniu tej książki. Tym bardziej, że w tej książce Colleen Hoover znowu stawia na znaczenie jakiejś daty, na przypadek i na przeznaczenie. Jest to piękna historia o miłości i poświęceniu, o ważności posiadania rodziny oraz tym, co wiąże się z jej brakiem. Porusza bardzo ważny problem, bo problem bezpłodności i tym, do czego ona tak naprawdę może doprowadzić u kobiety. I ta książka wskazuje też na to, co w życiu jest ważne i skłania do refleksji i do przemyślenia tego właśnie, co w życiu jest ważne. Osobiście bardzo, ale to bardzo polecam wszystkie nasze obietnice. Jeśli lubicie inne książki Colleen Hoover, to tą z pewnością pokochacie. Jest przepiękna, przewzruszająca, no wszystko prze. I ja osobiście pokochałam historię Quinn i Grahama. Jedyne, do czego się mogę przyczepić w tej książce, to, ale to już nie tak, że do książki, tylko do tego, że okej, wszyscy cierpimy, że okładka została zmieniona, bo ta w amerykańskiej wersji była przepiękna. Do polskiej ja się jestem w stanie przyzwyczaić, ale tytuł, ja tytuł nie przeboleję. Dobra, już nawet, jeszcze nawet to, że przetłumaczyli ten tytuł, a zwykle tytułów książek Colleen nie tłumaczyli. No dobra, jeszcze nawet to, że przetłumaczyli, to jeszcze to przeżyje. Ale ta czcionka, ona tak nie pasuje do pozostałych. Mnie to tak razi. Teraz jak ją sobie postawiłam, tą książkę przy innych książkach Colleen, to wiecie jak to nie pasuje? To jest straszne i tu prośba do wydawnictwa, by więcej takich rzeczy nie robiło i tylko żeby się trzymało jednej czcionki. No, ale tak poza tym książkę wam bardzo, ale to bardzo polecam. Także koniecznie dajcie mi znać, czy zamierzacie sięgnąć po najnowszą książkę Colleen. Także jeśli macie zamiar sięgnąć po wszystkie nasze obietnice, no to
Premiera tej książki jest dzisiaj, gdy to nagrywam, 14 listopada, także możecie już od razu lecieć do księgarni i kupować. Możecie mi oczywiście też napisać, czy czytaliście inne jej książki i czy bardzo mnie macie dość za to, że dwie recenzje pod rząd recenzowałam książki Colin. No ale akurat taki miesiąc, że miałam na to ochotę po prostu. Także to by było na tyle w tym filmiku. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam się podobało i jeszcze mnie nie subskrybujecie, to koniecznie to zróbcie czerwony przycisk na dole. Bardzo mi zależy, żeby dobić do 600 subskrypcji przed 28 listopada, kiedy to mam urodziny. Także jeśli chcecie mi sprawić prezent na urodziny, to proszę subskrybujcie mój kanał. Będzie mi niesamowicie miło. To by było na tyle w tym filmiku. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa!